Siemaneczko! W dzisiejszym odcinku będzie gruby projekt. Taki projekt wow! Czyli bardzo prosta wersja przerobienia sobie samochodu na popsy. A akurat w dzisiejszym odcinku będzie walka z aktywnym wydechem. Jako pierwsi na YouTubie, jeżeli dobrze, to nic nie znaleźliśmy innego. W tym silniku francuskiej technologii zrobiliśmy popsy w Citroenie C5 30V6. Nie znaleźliśmy nikogo, kto by to wcześniej zrobił. Jest zrobione, ale troszeczkę za cicho i Łukaniu czuje pewien niedosyt. Ale my zaraz poprawimy. To co? Lecimy z tematem! Cześć Łukasz. Cześć, będziemy ciapać. Co będziemy dzisiaj ciapać? Będziemy ciapać wyfuk. Czyli wyfuk? Wyfuk Łukania, wyfuk będziemy ciapać. A, prawdopodobnie pierwszy w Polsce. Będzie pum, 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 pum. La bomba. Citronen z popsami. No. Wszyscy tak lubią popsy ostatnio. Tak. O! O! O. La voilà. Ha, 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 ha. No. Poka, poka, poka. Delikatnie. Ale jak ciapniemy, będzie lepiej. Ze środka. Dobry, nie? Coś by tam jakieś rurki wstawił ze znaku. No. Łukaniu, wywinduj go do góry. Ale chcę ją przyłożyć tylko, żeby wiesz. No ale co, żeby wiesz? No Łukasz. Żeby klapa nie połamała lampy za miliony monet, chłopie. A jaka tu jest żarówka? W21W. No a masz taką? Oczywiście, że nie. Ty, a jakby dać 4 razy W5W? No też o tym myślałem. To byśmy mieli 20W, to by raptem jednego brakowało. No to dokładamy taką tą od podświetlenia na przykład deski rozdzielczej. Możemy taką. To nie, to są 4. To ile one są? 2,5W. One są. A, półwatowe one są? 0,2W, 0,5W. A, no to byśmy doklepali jeszcze dwie takie. No to tak, no to zegarów. Zamiast jednej żarówki 4, tylko te małe piątki wrzucić i będzie akurat świeciło. W Nissanie. No. A tutaj mamy coś lepszego. Dużo lepszego. VZX. Takich VZX. Już nie będzie. Nie. A przynajmniej nie w takich samochodach. Jakich? W takich samochodach nie premium. Nie Ferrari. Nie Audi. Nie McLaren, Skoda. Nie Porsche. Nie co? Nie Porsche, nie McLaren. Porsche zamienię na gorsze. No dobrze, dźwigamy. Ty, zobacz jaki jaja. Nie reklama Mola, tylko mi się zdaje, że on... Jest, oczywiście, że jest obsługowy. Koreczki ma. Korki ma normalnie. Czekaj, bo któreś tam... Oraz. Ty normalnie korki ma. A? To teraz obsługowy. Odkryłeś? Ty, ja myślałem, że to jest to gówno takie... Ale to przecież ty go wymieniałeś chyba. No tak, ale ja nie zwróciłem nigdy uwagi, że zawsze to tych korków już nie było w nowych. Nie, pseudo bezobsługowe. Specjalnie to zaklejone. Cały ten taki plastik trzeba było wyrywać, wiesz, z tych... Zwarty? Chyba i Boże. A, taka listwa, a, nie? Ta listwa. A już później się nie dało tego założyć. A, rozumiem, że sterownik to masz na zapas, tak? Krzysiek z Ekubusta jest pod telefonem. Już wiem, jak je programować. 6 godzin. Pusto. Albo niecałe. Nie, pusto. Nikt by tego nie oszczędził tak do... Tak. Ale o, widziałeś, Łukasz, tak zobacz. Zobacz, jaki tutaj jest kąsek fajny. A jedna i tu jest druga. Widzisz, ktoś jak dokręcał, to za dużo dał silikonu i nie wypchnęło i teraz... Nie ruszaj. Niemożliwe. Ty, ale to jest kwas. No, kwas. Ale zobacz, jakie to jest śmieszne rozwiązanie. No. Tutaj bananowy. Tu wyfuk górą, pink i tutaj kurczę. No. Jakby spaliny mają. Francuska myśl. Ja chciałem techniczna. Go przeciągnąć tu, otworzyć. Znaczy okienko to, trzeba zrobić. No, okienko zrobić i tutaj to, no bo tu jest, wiesz, po środku będzie blacha. Dotąd gdzieś. No bo te spaliny lecą tędy, zawijają i ten. I po prostu tutaj tą blachę ze środka wywalić. Ten kawałek. Ty, Łukasz, a nie lepiej uciąć tu, w tym miejscu. Jest.
A i od razu tą rurkę. I od razu tą rurkę przesztukować tutaj. No to jest niezły plan. Ty, no misiek, dawaj, ale jedziemy. Ale to będzie prosty, to już wtedy już nic nie będzie. Ale będą popsy z tyłu. Takie popsy. Znaczy nie, tutaj jest tak zrobiony program, że właśnie on ma nie walić o mnie z rury. Bo flame to będzie w późniejszym, ja następnym bym... sterowniku. Bo ten sterownik więcej nie przyjmie programu. Ja to bym zrobił tak, ciapnął go tu, to deletę. Tak. I wywinął to kolanko i tu połączył. No. Ale to jest zbędne, niekorzystne. I ciężkie. Waga. To jest taka waga, zobacz. Wiesz, tu ładnie to odetniemy. Ale to jest cieńsza rurka niż ta rurka. Coś znajdzie. Nie masz jakiegoś słupka? Coś się właśnie znajdzie. No to musielibyśmy tutaj... Nie, no nie wiem, no dobra, ale teraz tak już, bo szkoda czasu. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak głośno będzie chodził bez, to musimy to zdjąć. Ale raczej ja bym tego nie zdejmował, bo zobaczymy, to jest stare. Nie masz takiej gdzieś? Kurde, jakieś mam, ale nie ten rozmiar chyba. No, ja bym wyciął okno, zobaczył, jak to wygląda w środku, ewentualnie wywalił tą fizelinę, co tutaj jest i zrobił tu, żeby sam się przelot zrobił. Po prostu część spalin będzie szła tu, więc będzie go też i tak trochę wyciszało, żeby on nie był taki, kurna, mega głośny, bo to będzie przeszkadzać w czasie jazdy. Ja mam drugi tłumik, w drugim, kompletny. Dobra, ty masz tłumik, ale ja idę sprawdzać, czy mam gaz w spawarce. Żebyśmy nie zostali, że tak powiem, w czterech literach. Mówiłeś, żeby haka, tak, nie? No, haka. To dawaj tnij od razu. No, zanim się dotknij do tego. Wszystkie tuningi na dzisiaj. Tu może. O, jak pasuje. Tnij pan, kurna, tę gumówką. No, ale to jakby się odkręcił. No, jedziesz. Czekaj, dawaj, tylko trzeba gdzieś tu. Tak, żeby się nie... No, bo tak. Bo jest dosyć głęboko. Głęboko, no. Jak to się odpala? Raz, dwa, trzy. Ale ma to słone, to mechanik. Sługa nie daj. Przepraszam. Nie przeciąłeś do końca tu. Jak nie przeciąłeś? No nie, tutaj. No meselkiem puknie, no. O, jest. Nie, będzie ciężko wygląd. I teraz, czy będzie tak, jak mówimy? Jak w oplach, że jest osłona, fizelina, później osłona. I w oplach ta wewnętrzna osłona, nie ta wewnętrzna, wewnętrzna się przepalała, fizelina wpadała, bo w oplu długo wydech. W rurę wydechało, zapychała wydech i klienci przyjeżdżali, że się nikt nie ma mocy. A potem się wyciągnęło tą fizelinę. Tak, metrami, no. Wata szklana. Tak, i to kurde szczypało później wszystko. Leci tygrys, patrz. Yes. Tygrysie ruchy. I nie przeciął do końca. Mówię. Nie, patrz, przeciął. Ale z drugiej strony, nie? Nie, jest druga osłona. No, widzisz, jest i druga osłona. Ja pierniczę. Przeciąłem. Przeciąłeś dwie, czy tylko jedną? Dwie chyba. O, fizelina. Chyba nie udało się. Tej chyba. Czekaj. Dobra, czekaj. Trzeba ją przyciupić. Tu. O. Tutaj. Ta druga nie jest ciapnięta. Myślałem, że po palcach. Nie, to... Teraz. Wełenka. Wytłumiacz. Na koszulki. Patrz, olej. No, przepala oleju. Ulala. Sacre ble, jakby powiedzieli Francuzi. Trzeba od razu... Gdzieś w coś. Tak, bo to będzie się wtybić strasznie. Dzieci, pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. I wiecie, po co to robimy? Żebyście wy nie musieli tego robić. Ulala. Mon Dieu. I powiem wam... Tak, że się postarali. Tak, postarali się, ale najgorsze jest, jak to... Niechcący wpadnie w majtki. Ojej. Na przykład. To jest przerąbane. Za kołnierz jest kiepsko, ale w majtki jak wpadnie to... Komu wpadło, ten wie o czym mówi. O kurde. Ulala. I to jest to, co się właśnie wyciągało z opla. Anielskie włosie.
Teraz hydraulicy napiszą, nie wyrzucajcie tego zamiast pakuły. Ty, ja tu mam takie braki, nie? Tu. No bo się sypie. Nie oddychaj. Ekologia. Przypuszczam, że to co robimy raczej dla płuc nie jest zbyt dobre. Ja już nie oddycham od dłuższego czasu. Tu jest ruła. Ty, a jakby odpalić i gazu wcisnąć na maksa? No, ta rura chyba przechodzi. To by, no, to zaraz na całym warsztacie będzie. Ty, dobra, chłopaki, ja tu muszę lecieć. Wpadło ci w majtki? Nie, chyba stara dzwoni. Chciałem, że ci wpadło w majtki. Nie, już mi się odechciało. Nie ma to jak koledze zrobić dobrze, nie? No. To chociaż to dawaj, dawaj, tniemy, tniemy. Ty, wiesz, muszę lecieć. No, ja już ten, trampki. Kurde, beret, wiesz. Łukasz, co? Zobacz, ile oni tego napchali tam ze środka. Ty, ja pierniczą. Żeby tego było mało, co nie? No też pokaż, ile tego już jest. Z takiego małego tłumika. Wiecie, gdzie jest skup tam jakiejś waty szklanej? O, jakiś... Co? Skup? Skup waty szklanej. Skup. Ty, a patrz, tu jest... A, bo ty... Owinięte, kurde. Poka, poka. Te ru... Zobacz, widzisz? A, tak jest... Przykleili. Na... Zaplecione. Nie. Oj, muszę iść. Chyba mi wpadło za mną. Idź do łazienki. Ogarnij się. Za chwilę każdy będzie chodził. No wiesz, ci gubi się chce. Ale tu mnie coś swędzi już. Już tak mnie coś... Tak? No. Szybko działa. Szybko działa, no. Ale na pewno ocieplaliście kiedyś ściany, coś. Dom. Coś. Wełną, szklany dom. Szklany dom, szklaną wełną. Wełna, te sprawy. Znacie to. Ja nie sądziłem, że tego aż tyle będzie. Ty, a to jest połowy, nie? No połowa może, no, wyjęta. Ale tam to ty rękę wkładasz. Nic tam się zamknął. Co? Centralny się zamknął, miejsca, nie? Co ty gadasz? No, ty zamknął się centralny miejsca, nie? Nie. Łukasz. Podnośnik. Podnośnik, podnośnik. No. Myślałem, że kurwa kluczyk. Ale ja będę zaraz. Teraz słychać fał, fał. Daj mnie miodłem. Ja mam słychać nogę, układ fał. Ja mam długa noga. Adaś długa noga. Mogę mu tak... Delikatnie na razie. Miodu? Na razie delikatnie. Robimy to w Toyocie? Robimy. Kupuj gaz. Robimy. Czy wiesz? Nie znowu. Ty, mi się to podoba. No. Very good job. Coś w końcu nam pykło. Coś w końcu się nam udało. I po to był ten cały ty, projekt. Dobre to jest. Kurde. Dobre, ty, ale... 6 godzin walki ze sterownikiem, żeby mieć pompsy w Citroenie. Robimy to. Ty, ale... Po kolei. Kurde, dawno się tak nie jarałem. No, zwięki, tak, 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 tak. Ostatnio kolega mi... zobacz, mi się urwał wydech w tej siaku. Zobacz, chodzi jak w WRC. Mówię, ale ty, ale pierdzi. Mówię, przykro mi, no ale pierdzi. To nie chodzi jak w WRC. A tu jest takie... Po francusku. Tak. Ale słuchajcie, on będzie fajniejszy jeszcze jak zaspawamy go. Bo będzie taki bardziej taki, on głęboki się on zrobi. Taki, bo... No. Tak, będzie myślę spoko. No. To był nie głupi plan, tylko muszę zobaczyć, czy będzie się zgadzał hajs z YouTube'a na mandaty. Nie, ale mam drugi wydech. I zobaczcie, katy są. No tego środkowego nie ma tunika, bo jest wycięty. On się jak go zaspawamy, to on się wyciszy troszkę, no, nie? No bo ale teraz... jakby katów nie było, to byłoby... Możemy później spróbować bez katów, bo w tamtym drugim, co już nie jeździ, nie mam katów.
O. Dlatego nie jeździ, bo musimy być ekologiczni. No. Ty w Toyocie masz kata? Masz. Mam. No. Ale jako ale już... Cudę, już to nie mam. Ty. Tylko, że przy mocnych popsach kat się sam usunie. No tak, no. Właśnie. Dziś jest, jutro nie ma. Weź ostrzeż tutaj ludzi, że jak robią popsy i mają katalizator, to muszą się z tym liczyć, że on się... Ja się z tym liczę, że... Tak, jeżeli robicie sobie popsy w różnych samochodach, nie, to pamiętajcie, że katalizator przechodzi w stan japoński. Czyli katanima. Wypluje go wydechem. Tak, no sam po się. Prostu no, fala uderzeniowa spalin podczas tworzenia tego efektu właśnie popsowego, no powoduje, że jednak coś się musi wykruszyć. No a pierwszym elementem... Katalizator, no, który jest kruchy, bo jest takim, no powiedzmy, porcelanowym szkłem. No tak, no i... To co, zaspawujemy. Tak jest. To ja teraz powiem pokrótce, co następuje. Teraz próbujemy zaspawać tą dziurę, która powstała przed chwilą przy pomocy cięcia laserem, laserową tarczą. Plazmą. I zobaczymy, co się za chwilę wydarzy. A padło już podejrzenie, że ta blaszka jest aluminiowa. W co mi nie, się nie chce wierzyć? Nie, nie, nie. No, no, aluminiowa nie jest, ale... Jednak dziwnie lekko się wygina. No, mówię ci, to jest kwas. To jest kwas to będzie jak się gaz skończy. No będzie pryskać. No pryskać, no. Dobra, to... Się przytrzyma, no chętnie się i dalej się pójdzie. Tak, kurzą stopę się podstawi i będzie ja. Tutaj... Trzeba by tak... Dawaj te spawara. W miarę to kurna przyzwoicie przytrzymać, bo tu... Jedziemy na grubo! Ostrzy pozy. Szerokim spawem, co? Z tym łukiem. Kurde, ale elektryczny. Chyba Polarek zdejmę. Dawki? Bo on jak się topi, to kurde... Śmierdzi. Aj, tak, Adaś, no. Ale ty podobno jesteś najlepszym uprawnionym spawaczem. Zdejmuj tą kurtałkę. No właśnie, czy tu masz uprawnienia? No właśnie. No to dawaj, no. No to zobaczymy, jak on... Adaś ma uprawnienia na spawa. Jako jedyny spawacz to jest. I to z książką ze wszystkim i nawet nie kupił, tylko zdał. Ale w masce? No, no a w czym? Ty! A diaksem ciąłeś kurna, a co? Z osłoną. Kurna, no gdzie w masce? Ciąłeś z osłoną. Masz. Nie, normalnie jak człowiek. Tylko odpędź gaz mu. A jakieś rękawice masz spawarskie, a bez tego ani rusz. Rękawice spawarskie. Spawarski o rękawice, on chce. Poruszaj, żeby to dobrze złapało. Będzie dobrze, będziesz pan zadowolony. Tak, ten róg się przyłapie, zauważyłem, ten pierwszy. O, ty. O tak. No. To jak przyłapie się ten pierwszy, to później tutaj ten drugi trzyma. Ale to najpierw jedno. Nie, dwie naraz chyba, a od razu. O, jaki wentylator to ma duży. To ja się będę patrzył przez kamerę. No, zobaczymy. Maskę! Maskę opuść! Poczekaj! Poczekaj, pierwsze spawanie. Ja będę, ja będę maskowym. Szubica w dół. Ale mu ręce chodzą. Coś mówi tam do ciebie. Coś ci stwierdzi. Ale idzie ciągłem. Amper! Amperaż za duży. Amperaż za duży? Amperaż za duży. Się blaszka tnie. Zmniejsz moc. O jas. Na trójkę. To nie patrzcie na to, bo będziecie siusiać w nocy. Patrz, chycił. Patrz! A weź mu podnieś jeszcze troszkę ten samochód do góry, no bo to... Tak? Podnieś jeszcze? A ma dasz radę? No, a chyba... O. No, koledzy! Teraz jak przypomniałem, że podnośnik jeszcze ma jeden stopień. Patrzę, tak stoi, kurczę, marsz. Adaś, weź ten winkiel złap tutaj. Nie, poczekaj, tu se jeszcze pochytą, bo się boję, że odpadnie, wiesz? Nie, poczekaj, no tu se jest. Tu możesz przytrzymać. No mówię, no chyt. Ale przytrzymaj, a ja se chytnę tu.
myślicie, że ja przez kamerę też będę ciusiał w nocy? Ja będę tak patrzył, czy nie? Możesz popuścić. Aha, to ja będę zamykał oczy. A wy patrzcie i powiecie mi, czy on dobrze to robi. Weź puść. Si calafon. Dobra, to teraz go, powinniśmy go opuścić i odpalić, zobaczyć jak będzie z zamkniętym, bo może nie warto. No, ale tego tak jest nieszczelność. A, będzie syczał tak głupio. No, spawaj już ładnie. To spawy, że tak powiem. No dobra. Powiedziałbym, że po chuj. Mało gazu jest. Tu jest ten problem. To zmniejsz gaz. Jak zmniejsz gaz? Dobrze, idzie, dawaj. Dawaj. Nie mogę na ciągły, bo się cały czas dziuruje to. No. Dziuruje się? A weź jeszcze ten drut, no, zmniejsz. Zmniejsz drut. Posuw? Tak. Weź mu tam posuw, zmniejsz. Nie to, wyżej. No tu jest posuw. Czy nie, tu jest posuw. Tu jest posuw. No, zobacz teraz. A może... Młoteczek mały, poproszę. O, powinno być. Nie ma dania. Będzie to opukiwanie. Ten posuw to co zaraz ten jeszcze. Mów jak coś. Lekko więcej, minimalnie więcej posuwów. Ktoś tam się jara w tym wydechu. No i puści ten spaw, ty. Tak. O, już się wlepał. Już się wlepał. Nie wiem, nie to się... Tak. Nie no, człowieku, spawy są... Ło, si calafon. Nie no, jak na miarę naszych możliwości, to te spawy są już pijane, ale tutaj to tak, nie powiem, bym się... Tutaj tymi dwoma naciśnięciami pistoletu, tu nie ma się czego wstydzić. Woda na kawę się gotuje. No, z wydechu wylatuje. Tak. Ja już nie jeżdżę na gazie. Więc. Powichrowało. A jakby te popsy wyglądały na gazie? Myślę, że to zobaczylibyśmy cię na żółtym pasku. No. W pewnej telewizji. Nie, ten tą Octavią na gazie ten dawał ognia i... Tylko, że ta instalacja ma tyle lat co samochód. Poczekajcie, zróbmy sobie porównanie. No tutaj robiłem inspekcję, czy jest w ogóle wydech w środku. A tutaj Adaś po inspekcji tłumik. Słuchaj, ma być na tak zwany odwal się. Ja nie jestem spawaczem. Na szybko. O Jezu, kochany. Dobrze, jest to. Ważne, że jest masz papier. Od czego tu zacząć? Od zdjęcia główką tego wszystkiego. Dobra, ważne, żeby było szczelne, panie. To jest mój. Nie, no nie gadaj. No to jest mój teraz spawałem przecież. To jest mój. Nie, to jest twój. Niemożliwe. Tak. Niemożliwe. Adaś, no przyznaj się. Chodź, Łukanie. No, zobacz. O, to jest mój. No. A to jest jego. Ja. Ale to jest dziur, zobacz. Dziura na dziurze, kurde. Słuchaj, okulary to... mu przyparowały. No, chyba nie widzicie. Bidula. Ale papier ma. Nie, no to kwi się liczy. No, a ja też maturę kupiłem. Na standalonie to zrobimy. Na emu. Ale my nie stać na emu. Ale to nie jest jakiś specjalnie drogi komputer. Tylko trzeba by opanować jak to, bo ja tego tak do końca nie umiem. Kiedyś robiliśmy takiego Nissana 200 SX z silnikiem od Skyline'a. Właśnie na emu. I chodziło to. Tutaj nie ma dużo czujników. Tu jest czujnik obrotu wału, wałków. Zmienna faza. Czujnik temperatury, no 6 cewek, 6 trysków. No coś można by było porzezać. No i jak tam? No tu lecimy, w tę stronę. Spawy mistrza widać. Spawy to są mistrza. Od drutów mi nie został.
I wystając, nie zbierał czegoś do lic. Te dziury to ty będziesz łatał. No. Nie potrzeba, zostawimy, będzie. Miu, 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 miu. Dobra, słuchajcie. Próba po spawaniu. Nie poka- ale dobra, i tak już się zbłaźniłem z spawami. Możemy to wszystko zrzucić na spawarkę Łukasza. No niech tak będzie. No ale Łukasza musiał dać spawarka, Łukasza. No a czy ja? No nie moja, ty. Ja bym taki, ja bym miał lepszą spawarkę, jakbym miał. Ja bym pojechał. Weź to, podróż. Ty, no weź, dawaj, no. Ciągnij. A ty pchaj. Ja ciągnę, a ty pchaj. O, dobra. Uwaga. O, nic! Jest. Dobrze, że jest. Ale dobrze, dobrze. Bo policja będzie jechała, to ja se... Puścisz gaz? Tak, przejmę, se przysnę. Jest, działa. Popsy. Dobrze jest, jest akurat. Ale można... Ten komputer już ogólnie on przeżył za dużo, żeby do niego cokolwiek wgrywać, bo już ta płyta jest tak pocięta, ale kupuję drugi i będziesz się bawił nie, dalej. Od razu pamięć zrobię na tym, żeby mógł ją wkładać. A. No. Moim zdaniem jest tak al dente. No ja planuję, znaczy po co wkładać tą pamięć, bo chcę zrobić właśnie tak jak Adaś mówił, przełącznik. Tylko jakoś to elektronicznie chcę rozwiązać. Wiesz, gaszę stacyjkę, przełączam, przerzutnik przerzuca i mam wtedy normalny. Ja. Nie wiem, na razie kombinuję. Dużo planów. Tu można, można było w ogóle inaczej się ten... Tylko właśnie tego... to przez przypadek nie ma odcinki. Można było tego tłumika nie ruszać. Żeby był, wiesz, mówiłem, w oryginale i przepustnicy, nie? To wtedy już by było grubo, nie? I wtedy i tylko z przełącznika, nie? Ale to wtedy i wtedy albo lecisz grubo, albo wcale, nie? No. Pyk włączasz sobie, ua, bo siejesz popelinę. I... Została ci ta przepustnica z Astry? No, została. Ona się szybko by spaliła. Nie. Ale to jest, kurczę, taka przepustnica do wydechu tam kosztuje teraz 150 zł. Ja mam od RS-a mam przepustnice oryginalne. O. Model S6. Ale Citroen nie przyjmie. Z aktywnego wydechu. Tak. Ale to się zepsuje, bo tam. Citroen nie przyjmie tego. No, od razu... zaraz zepsuje, on to odrzuci. To będzie... najpierw go zemdli. A potem odrzuci przeszczep. Później czekęci się zapali. Tak, no. I odrzuci przeszczep. No. Nie, ale jak masz, to możemy kombinować. Tylko mamy parę samochodów, słuchajcie, do zabawy, do modyfikacji. Jest jeszcze, ale nie będziemy mówić. Tylko jakie? Gaz trzeba kupić. Tak, a właśnie mamy jeszcze w planach. Tak, parę modeli i diesli, i benzyny. Bo mamy kogoś, kto jest bardziej szalony ode mnie. I ma bardzo fajne japońskie auto, które bardzo fajnie przyjmuje takie rzeczy. No. I tam mamy drugi dytek będziemy. I tam wrzucimy przepustnicę. Nie, żadnej przepustnicy. Żadnych ty. Będziesz jeździł sobie po cichu, no tak. Będziesz chciał to przyciski i łato, to. I kata nie ma. No. Zaraz za kotem. Tylko w dół muszę od razu przepustnica. Muszę kolektor od razu wymienić w takim razie. Wydechowy. Bo mam zintegrowany wydechowy kolektor z katalizatorem. Ale to katalizator ci poradzimy. Tak wypadnie ci tyłem. Co to? To jest zintegrowane. To nie, to dla mnie to... Że nie ma wpływu to, na lot rakiety. Ta spowarka wszystko przyjmie. Tak jest. Aha, no i dobrze. A co? A później polecimy z DCI. No, a potem DCI. A później polecimy z DCI. DCI, a tam DPF-a nie masz fabrycznie? Nie ma. Fabrycznie, tylko katalizator jest. Był kiedyś. Kiedyś pewnie był. No. Nie wiem. Ale bym to też się tam pobawił. To mamy w planach, grube plany. Także słuchajcie, jak się wam podobało. Popsy w Citroenie. Prawdopodobnie, znaczy pierwsi na YouTubie, nie wiem, szukałem jak w internetach. Nie znalazłem nikogo, kto by z tym komputerem na tym silniku zrobił popsy w tym samochodzie. W takim samochodzie? Tak, w takim samochodzie. Nie znalazłem nawet instrukcji obsługi, nawet programu, nic nie było do tego. Więc przypuszczam, że jesteśmy pierwsi. No. Jeżeli znaleźliście kogoś,
to dajcie dawajcie linka. Znać. Tak, dajcie linka, bo sobie też obejrzymy jak u niego te popsy. Tylko popsy, a nie to, że ktoś sobie przerobił wydech, że drze mordę. I jest głośny wydech po prostu. Tak, a w następnym odcinku postaramy się wam, przy następnej modyfikacji postaramy się wam już pokazać cały proces, czyli wyciągnięcie sterownika, tam lutowanie, wiecie, kabelki, zworki. Programowanie. Tak, podgięcie pinów, nie? Tak. Także no, to widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej.